Prezydent RP Andrzej Duda w trakcie minionego weekendu odwiedził województwo śląskie. Z mieszkańcami regionu spotkał się m.in. na rynku w Wodzisławiu Śląskim. Chciałbym, żeby Polska nadal się rozwijała. Chciałbym, żeby moim rodakom żyło się coraz lepiej. Co to znaczy? To znaczy lepiej pod każdym względem, nie tylko pod względem materialnym. Oczywiście to jest bardzo ważne, żeby były coraz większe wynagrodzenia. Zresztą, proszę Państwa, porównawczo, w roku 2015, kiedy trwała tamta kampania wyborcza, najniższe wynagrodzenie było 1750 zł. Dzisiaj najniższe wynagrodzenie 2600 zł. Taka jest różnica w ciągu tych 5 lat. Taka polityka była prowadzona. O tyle wzrosły wynagrodzenia w Polsce. To lepsze życie to nie tylko wynagrodzenia, to nie tylko świadczenia, czyli to nie tylko to, co mamy w portfelu, co zarabiamy. To także, proszę Państwa, bezpieczeństwo. To bezpieczeństwo energetyczne, to bezpieczeństwo to codzienne, wewnętrzne, to wreszcie bezpieczeństwo zewnętrzne. Musimy podążać za nowoczesnymi trendami, musimy budować nowoczesną gospodarkę. Jest pewne, że będziemy potrzebowali coraz więcej energii. Chcę jasno powiedzieć, że nie będzie się to działo kosztem Śląska, zadeklarował Andrzej Duda. Ponieważ będziemy to robili w sposób stopniowy i rozsądny, zgodnie z zasadą Just Transition, czyli sprawiedliwej transformacji. Ta sprawiedliwa transformacja oznacza zmiany w energetyce dokonywane tak, aby nie stało się to kosztem społeczeństwa, aby nie stało się to kosztem gospodarki państwa, aby nie stało się to kosztem miejsc pracy, aby nie stało się to kosztem poziomu życia rodzin. Będziemy to realizowali powoli, będziemy to realizowali w takim tempie, w którym będziemy w stanie zaoferować czy umożliwić stworzenie nowych miejsc pracy w miejsce tych, które będą siłą rzeczy znikały, bo przemiany w gospodarce są czymś normalnym. Dodajmy, że podczas spotkania na wodzisławskim rynku nie było spokojnie, doszło do bójki pomiędzy przeciwnikami i zwolennikami prezydenta. Interweniować musiała policja. Tymczasem przedstawiciele Solidarnej Polski na czele z ministrem Michałem Wosiem pojawili się w sobotnie przedpołudnie na rynku w Rybniku, gdzie zbierali głosy poparcia dla prezydenta Andrzeja Dudy. W całej Polsce, w całym województwie śląskim spotykamy się, zbieramy te podpisy, dlatego że to jest taki jeden z elementów kampanii. Musimy z ludźmi rozmawiać, bezpośrednio ich przekonywać, dlatego że w tej kampanii każdy głos ma znaczenie i my jako Solidarna Polska, jako część Zjednoczonej Prawicy, chcemy z wszystkich sił wesprzeć pana prezydenta Andrzeja Dudę. Jeszcze wielu z nas pamięta, jak 5 lat temu wyglądała Polska. Nie było tylu programów społecznych, nie było tak dobrej polityki gospodarczej, a dzięki temu, że właśnie rządzi m.in. pan prezydent Andrzej Duda, że jest prezydentem, możemy realizować program całej Zjednoczonej Prawicy. To jest bardzo ważne dla nas, dla naszej części Zjednoczonej Prawicy, także dla Solidarnej Polski, żeby wspierać pana prezydenta, żeby podpisy zbierać, bo ta druga kadencja jest rzeczywiście kluczową kadencją dla Polski. Przypomnijmy, wybory prezydenckie odbędą się 10 maja.